Hej, hej, z tej strony Emi, a przed nami kolejny odcinek z serii Speed Coloringi. I tak jak to było w poprzednim odcinku, tak będzie i teraz. Nie jest to typowe kolorowanie. Zapowiedziałam już w poprzednim, że raczej się zabiorę za to i tak właśnie jest. Więc teraz mamy sobie malowanie po numerach. I tak jak w przypadku naszych słoni, to jest coś, za co zabieram się pierwszy raz w życiu. Jakiś czas temu, nawet dość spory, pojawił się odcinek unboxing właśnie z tego. No i ogólnie tam już właśnie mówiłam, że to jest coś, o czym też dowiedziałam się dość niedawno w ramach właśnie grupy kolorowankowej i to jest mega sprawa, bo tam też ludzie właśnie zajmują się innymi rzeczami związanymi z takim właśnie artystycznymi aktywnościami i mogłam się dowiedzieć rzeczy, o których nie miałam pojęcia, że w ogóle istnieją, dlatego mamy sobie malowanie po numerach. To też jest raczej dość niedawna taka aktywność. No i tak samo jak było w przypadku diamentów. Dowiedziałam się o tym, to jest mało popularne w Polsce, a już szczególnie jako kupowanie, więc ogólnie zwykle raczej jak ludzie kupują to za granicą, było dość drogie, jak patrzyłam wcześniej, po czym myślałam sobie, trudno, kiedyś kupię po prostu takie drogie z zagranicy, a po prostu będę musiała na to poczekać, bo na razie nie bardzo miałam planie tyle wydawać na to. Po czym kiedyś nagle okazało się, że ktoś sprzedaje, to była też taka wyjątkowa okazja, jakaś jedna pojedyncza osoba sprzedawała. Nie dość, że właśnie w Polsce, to jeszcze w cholerę tanie. Paczka była trochę uszkodzona, z opakowanie zewnętrzne. I tylko tyle tak naprawdę, bo znaczy mogę jeszcze dodać to, że na tej planszy, gdzie mamy malować, są też odbite te pudełeczka z farbą, ale to raczej zostało tak głupio zrobione. Ale myślę, że to też po prostu jakoś tak samo mogło się zrobić, to może nie dlatego, że gdzieś tam stało w sklepie. Ogólnie z tego co pamiętam, chyba instrukcja jest po polsku, wydaje mi się. Więc jak widać w Polsce też to produkuje, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że chyba po polsku było. No i to sobie stało u mnie w domu, kupiłam, bo stwierdziłam, że jest okazja i pewnie już dalej nie będzie później tej okazji. A jednocześnie jakoś nie bardzo miałam odwagę, chęci, bałam się tego konia. Jakby ja zawsze powtarzam, że farby to jest coś, co kompletnie mi nie wychodzi. Jak byłam dzieckiem, nienawidziłam malować farbami. Kredek też nie lubiłam, ale kredki mi szybciej przeszły, teraz tak lubię kolorować, natomiast farby dalej mi nie przeszły. Później był taki etap, gdzie, bo najpierw miałam jakieś tam stare jeszcze ze szkoły, jakieś tam te plakatowe, jakieś tam inne, nie pamiętam jak one się nazywają. Akwarelowe? Chyba tak. I mówiłam, że nie, że to jest nie moja bajka. Potem kupiłam sobie farby akrylowe, pierwszy raz w życiu, w ogóle miałam z nim styczność kilka lat temu. I stwierdziłam, że jak na farby, to są jedyne farby, które toleruję, ale dalej nie lubię farb, dalej tak uważam. I nie wiem, czy teraz mi przejdzie, pewnie nie, ale dlatego się bałam zabierać za to. To jest pierwsze moje malowanie po numerach, czy w ogóle rysowanie. Też nigdy nie rysowałam po numerach, ewentualnie te diamenciki można zaliczyć, bo to też było po numerach. Więc tak naprawdę mamy sobie pracę wielkości formatu A4, która jest bardzo szczegółowa, szczególnie koni. Mamy malutkie fragmenciczki, mamy te cyferki takie malutkie jeszcze na tym płótnie, gdzie jakby ciężko jest w ogóle je dostrzec, nawet to, mimo że ja mam dobry wzrok. I co jeszcze? Plus to, że to jest właśnie płótno, to bałam się, jak to będzie chciało się rozprowadzać, wiecie. Kartka jest taka zwykle równa, więc łatwiej jest coś na nią nałożyć. Na pewno będzie lepiej trzymać dzięki temu, bo karta się pofaluje, prawda, czy przebije, ale to też ma swoje minusy, więc boję się. No i
farbach boję się takiego braku kontroli. Zawsze dam za mało wody, to się nie będzie chciało rozmazywać. Za dużo wody, to znowu będzie problem, że się wszystko rozleje, rozmarza i będą plamy i nie będzie koloru. Plus też dla mnie pędzel zawsze był taki bardzo nieprecyzyjny. Zawsze czułam się źle, trzymając go w ręce, jakbym nie panowała nad nim, jakbym był żywy. Później używałam też tego pędzelka z wodą do kredek akwarelowych i stwierdziłam, że kredki akwarelowe to jest coś dla mnie, bo wygląda jak farby, bo farby, nie da się ukryć, farby mają piękne, mocne barwy i to jest ogromny plus. Nawet najlepsze kredki nie mają tak mocnych barw jak farby, więc to na pewno jest na plus. I przy tym pędzelku jakoś mniej się bałam, ale to też nie było tak całkiem dla mnie, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Kolejna sprawa, chyba najbardziej przerażająca, mamy sobie tutaj właśnie te cyferki mają jakby takie ułamki, powiedzmy, nie wiem, na przykład 2 na 18, więc mamy zmieszać kolor numer 2 i kolor numer 18, tak strzelam. Farb kolorków jest na 5, 6. Dostałam tylko takie podstawowe barwy, prawda? Więc tymi podstawowymi barwami, jakiś tam biały, czarny, czy nie podstawowe, w sensie dopasowane do tego, tak? Więc mamy też brązy 2, zielony, niebieski, co 6, nie wiem, coś w tym stylu. W każdym razie barw jest niewiele, natomiast właśnie trzeba je wymieszać. I to jest coś właśnie też fajnego w farbach, chociaż zawsze się bałam. Kredki, zmieszać kredki ze sobą jest ciężko. Im lepsze, tym lepiej, ale nadal jest to dość trudne. Wymaga iluś warstw i tak dalej, żeby to tak ładnie się mieszało, żeby nie było takie sztuczne. Natomiast w farbach to już nie jest takie trudne, tylko też trzeba wiedzieć, jak to zmieszać, prawda? Więc jakby nie było instrukcji, to takie podstawowe, jak się kolory mieszają, kojarzę. Natomiast już takie niektóre bardziej szczegółowe barwy to nie, to się nie znam. Dlatego wyciągnęłam sobie, wygrzebałam z szafy i to też jest dość zabawna historia, bo tak. Kupiłam sobie z rok temu albo i więcej, nie wiem, taką paletę do mieszania farb z myślą, że kiedyś mi się przyda. Kupiłam ją za grosze gdzieś w internecie. Taka plastikowa, tam chyba 6 takich wgłębień plus 4 na wodę i tyle. Kupiłam i włożyłam gdzieś tam. Po czym nie mogłam znaleźć. Przeszukałam wszystko 100 razy i kiedy próbowałam zamknąć szufladę, nie dało się jej zamknąć i okazało się, że to wypadło i wpadło tam pod spód. Ale jakby wpadło na płask, to bym nie znalazła za cholerę. Na środek nie, bo by się dało włożyć, ale ona tak stanęła, a na szczęście nie połamam, jak próbowałam wcisnąć szufladę, więc udało mi się wyjąć i w końcu przyda się. Raz wrzuci pierwszy, raz wrzuci użyję. Boję się w cholerę, bo to nie moja bajka, ale poczuję się jak prawdziwy malarz z tym w ręce, nie z tą paletą. Więc trzeba będzie mieszać farby, plus też te pudełeczka są dość małe. Znaczy wiecie, zawsze mogę użyć własnych farb, ale to już nie będą te barwy. Szczególnie przy brązach, bo jakieś tam, wiecie, czarny, biały to raczej są takie same. Mniej więcej. Natomiast trzeba jakoś to zmieszać, tak? Plus też widziałam, że tam są cyfry, na przykład jest raz 1 na 5, a raz jest 5 na 1. Więc nie wiem, czy to oznacza którego więcej, czy co. Tak na czuja staram się mniej więcej ogarniać, którego trzeba dać ile. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale tak sobie wyobrażałam, no nie? Więc też te pojemniczki są małe. Nie wiem, czy wystarczy, nie znam się na tym za bardzo. Ale też przy płótnie pewnie będzie więcej trzeba farby nałożyć niż na kartkę, żeby w te rowki weszło, jak tak dotykałam tej kartki. I też trzeba wziąć jakby trochę farby, żeby było wystarczająco dużo na daną mieszankę barw. Później szukać tych kwadracików na całym obrazku. Jeszcze zacząć od góry, od dołu, żeby się nie pobrudzić, bo to też trochę trwa, aż wyschnie. Ale znowu cały czas brudzić pędzelek, to też się nie opłaca, więc przydałoby się zrobić jeden kolor już razem. Plus też pewnie te farby będą zasychać, szczególnie właśnie te na palecie, tak? Więc znowu nie mogę za dużo, albo jednego dnia, bo całego nie zrobię, więc nie ma opcji, ale później zrobi się taki burdel z tego i żeby mi farb nie zabrakło, prawda? Ale ogólnie powiem wam, że bałam się, bo to już stało u mnie ileś miesięcy, w sklepie też pewnie, tak strzelam. Ale farby dalej są śliczne, nie wyschły, więc jest dobrze, bo się bałam tego.
No i znowu się rozgadałam, ale to jest taki pierwszy raz, pierwsze takie nowe coś, więc jestem mega ciekawa. No i właśnie takie nowe rzeczy, tak, teraz się zabieram, tak mnie właśnie wzięło ostatnio. Więc już teraz no, zajmiemy się naszym... naszymi słoniami, tylko teraz jest koń dla odmiany. Bo później będzie kot, tak podejrzewam. Ale kota się boję jeszcze bardziej, bo trzeba samemu na czuja mieszać kolory, samemu dobierać, nie ma cyferek, nie ma fragmentów zaznaczonych, jest wypukłe, więc to będzie bolało. Dlatego zapraszam Was na razie na konika, jestem w cholerę ciekawa, jak mi to wyjdzie. Bardzo, ale się boję. Bardziej się boję niż diamencików, powiem Wam. Więc zapraszam do obejrzenia F. Przestrzeżenia, tak jak to było ze słoniami, bo tak chciałabym powiedzieć słońmi, no co, końmi, słońmi.
bo to jest coś, co robiłam pierwszy raz w życiu i byłam bardzo ciekawa właśnie, jakie to będzie doświadczenie dla mnie. No i tak jak w przypadku diamencików, jest to też coś mało... takiego ekonomicznie, tak? Porównanie czasu do pieniędzy. Bo w kolorowankach kupujemy kolorowankę i mamy wiele obrazków, natomiast tutaj to jest dość drogie normalnie, tak? Raczej w Polsce mało tego jest, tak jak mówiłam, mi się udało to wyhaczyć, ale to nie była taka zwykła aukcja, wiecie, na stałe, że jest ileś tam... To było od osoby prywatnej, podejrzewam, nie jestem pewna, ale na pewno była tylko jedna sztuka, więc to coś mówi. No i dlatego... co mogę powiedzieć? Jakby można sobie kupić kolorowankę właśnie taką zwykłą z numerkami, więc to jest takie, wiecie, kolorowanie po numerach i to jest co innego, natomiast tutaj mamy farby, właśnie cały zestaw, tak, do tego konkretne barwy, konkretne właśnie cyferki, jak to pomieszać, żeby był dobry kolor, plus też właśnie ta plansza cała, tak, ona nie jest zwykłą kartką, bo używamy farb, mamy ten kartonik, mamy tą taką, takie coś naklejone, taki materiał, nie wiem jak to nazwać. I no wiecie, kupuje się jedno, to zajmuje tam kilka godzin i znowu to zajęło mi też 3 godziny, tyle samo co diamenciki. I powiem wam, że sama nie wiem czego się spodziewałam, które będzie bardziej czasochłonne, natomiast absolutnie byłam przekonana, że czas będzie się różnił, natomiast okazuje się, że oba mi zajęły po 3 godziny, ale więcej, bo zwykle jedna kolorowanka zajmuje mi tak średnio 2 godziny, więc sporo jednak więcej, 1/3, prawda? Więc, co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że nigdy w najśmielszych snach nie spodziewałam się, że efekt będzie tak piękny. Znaczy, ja wiem, że nie mam się czym chwalić, bo jakby, gdybym miała sama go narysować, albo chociaż dobrać barwy, pocieniować, dobrać kolory, nie ma opcji, żeby to było takie piękne, ja wiem, ale i tak nie sądziłam, że jestem w stanie zrobić coś tak pięknego, no bo jednak to nie jest znowu takie proste, mimo wszystko, tak? Trzeba samemu wymieszać te farby, trzeba nałożyć precyzyjnie, żeby nie wyjechać pędzelkiem za te brzeszki, co jest dla mnie szokiem, bo zawsze mówiłam, że się boję pędzla. Tak. I farby to nie jest kompletnie moja bajka, natomiast powiem tak, dalej chyba boję się farb, bo jednak zwykłe takie choćby kolorowanie, to nadal trzeba samemu jakoś dobrać kolory. Nie wiem, to nadal nie jest moja bajka, ale na pewno, tak jak mówiłam, z jednej strony to jest na plus, że to jest taki materiał, bo nie zgina się kartka, nie trzeba się bać, że się zaleje wodą. A jednocześnie to też ma minusy, bo naprawdę ciężko było nałożyć, włożyć w rowki farbę. A jak dawałam za dużo wody, to kolory były rozlazłe, więc dawałam bardzo mało wody. A farb wystarczyło, jeszcze sporo zostało, więc fajnie. Może się jakieś przydadzą do czegoś teraz już. Tak jak z tymi diamencikami, tak? Mogę sobie po prostu te farby zabrać i przydadzą się kiedyś po prostu jako takie farby. Nie wiem, jaki to jest rodzaj, nie znam się za bardzo, nie wiem, chyba nie było napisane. Naprawdę nie sądziłam, że to będzie takie piękne. Mieszanie barw było mega, znaczy mieszanie farby było mega zabawne. Ja to konia robiłam 2 dni. Wiem, że słonie robiłam 3 dni, ale to był weekend, więc jakby tak mniej czasu na to poświęcałam. I tak naprawdę pierwszego dnia zrobiłam całe tło. A drugiego, w sensie tło bez piasku, wszystko takie zielono-niebieskie i białe. A drugiego dnia wszystko, co jest czarno-brązowe, czyli całego konia i piasek. I myślę, że to był dobry pomysł, bo te farby już mi zaschły tam. Nawet po te na tym, na palecie, po godzinie, po 2 godzinach, nie wiem, już w trakcie wysychały. Taka skorupa się tworzyła i potem udało mi się to, jak już trafiłam na dość dobry moment, to ta skorupa jakby z góry dało się tak nie skruszyć, tylko tak ścisnąć pędzelkiem i ze środka była jeszcze dobra farba. Potem już był problem,
Potem mycie tego to też była masakra. Zostały jeszcze plamki, ale przynajmniej mogę powiedzieć, że w końcu ta paleta jest, wiecie, użyta. Zwykle mi się palety kojarzą w filmach z drewnem. Więc tam pewnie bardziej wchodzi w rowki ta farba i zawsze jest takie upieprzone. Natomiast ja to umyłam, bo to tak dziwnie. Bałam się, że mi tam kolory się zmieszają. Ale myślę, że plastik jest bardziej odpowiedni. Więc jak tak śmiesznie, nie? Kupiłam tę paletę dawno temu i kupiłam ją z myślą o kolorowankach. Natomiast użyłam do konia i myślę, że do kota tej wypukłej malowanki też użyję, bo tam też trzeba barwy mieszać. Już trochę mniej się boję. Mieszanie barw było przezabawne. Przy czarnym trzeba było dać go bardzo mało, bo inaczej zżerał cały kolor. Tak na czuja starałam się też dobrać, bo to na pewno nie jest jeden na jeden. Której barwy więcej, które mniej. Naprawdę fajna sprawa, na przykład mieszanie tak, jasny brąz z czarnym to jest taki dość ciemny. Ciemny brąz z czarnym, jeszcze ciemniejszy brąz. Brązowy jasny z brązowym ciemnym, taki średni, dość mocny. Potem mamy biały z jasnym brązem, to taki właśnie piaskowy wyszedł. Mamy jeszcze biały z ciemnym brązem, jeszcze naprawdę jest wiele, wiele różnych właśnie takich kombinacji, właśnie głównie czarny z białym, tak, jako takie rozjaśniacze i przyciemniacze, jak przy kredkach też tak robię. Zabawa była mega. Powiem, że w niektórych miejscach robiłam to na czuja. Jakby to był taki problem, bo tak naprawdę, jak już mówiłam, na to jest taki materiał jakby naklejony, takie, jak są takie te włókna, to przy tych włóknach był problem z nadrukowanym numerkiem. Nie było widać, jaka to jest cyfra, plus też niektóre miejsca były bardzo małe, albo na przykład były takie malutkie kawałki, takie właśnie, żeby wiecie, żeby to było takie bardziej cieniowane i żeby ten koń był taki ładniejszy, bardziej żywy, prawdziwy. Była na przykład strzałeczka i w innym miejscu trzeba było domalować, tak? I jak na przykład to zamazałam, to nie wiedziałam, które to jest, albo nie wiedziałam, co mać w innym miejscu, bo myślałam, że to w tym, bo nie założyłam, że to jest strzałeczka, bo też był jakby ten ułamek od cyfr. Paradoksalnie z drugiej strony opakowania był malutki konik biały z cyferkami i mimo, że był 100 razy mniejszy, dało się tam dostrzec cyfry właśnie przez to, że to nie było płótno. Ale tam też trzeba było, wiecie, wtedy porównać, który to jest ten malutki fragmencik i patrzeć, to jest lewy, to jest prawy, to jest cokolwiek. Też przydał się koń cały pomalowany na pudełku kolorowy, bo wtedy łatwiej było mi, już później, jak już trochę się zabrałam za to, łatwiej było mi wyczuć, który fragment ma być jaką barwą, żeby to miało sens. Więc chwilami robiłam inaczej niż na obrazku. Malutkie fragmenty, ale nie chciałam się już bawić z tymi cyferkami. I kolejna rzecz, taka największa moja niesubordynacja z całej pracy, to jest właśnie pysk konia, tam gdzie mamy białe i na środku, jak tak patrzę, to dalej wygląda jak niebieskie. Nie wiem, wiem, że zawsze przy kolorowankach tak było, że brałam sobie jakąś barwę i inną całkiem na tło, inną na coś na środku, co nawet nie stykały się te barwy. I jakby wizualnie kolory się tak jakby łączyły ze sobą, głównie przy skanowaniu. I wydawało się, że to jest inna barwa. Nie wiem, czy to dlatego, ale tam było narysowane, żeby ten pyszczek konia zrobić niebieski. Biały z niebieskim, czyli taki błękitny. I myślałam sobie, co wy pieprzycie, dlaczego koń ma być niebieski? Ja wiem, że to się może trochę od wody odbijać, od słońca, ale stwierdziłam nie. I zrobiłam szary, wzięłam, widać na nagraniu pewnie, biały z czarnym, zrobiłam jasny szary. A to wygląda dalej jak niebieski, czyli widać, cóż, może oni wiedzieli lepiej, że to i tak tak będzie, bo tam jest dużo wokół niebieskiego, więc może dlatego tak zeżarło, nie wiem. Koń jest przepiękny, jest tak cudowny, że po prostu zakochałam się kompletnie. Te śliczne takie cienie właśnie, widzicie ile tam jest odcieni niebieskiego i odcieni brązu? Milion. I to jest przepiękne. Właśnie mówiłam wam, ile tych kolorów można uzyskać, tak? Z białego, czarnego i dwóch brązowych. Jasny i ciemny. Naprawdę pełno barw. A jeszcze więcej by się dało, prawda? Wiecie, więcej na przykład, nie wiem, można zrobić tak. Biały z brązowym i dać więcej brązowego albo więcej białego, to też wyjdą inne barwy. Więc staram się jakoś to na czuja tak robić, żeby one były różne. I naprawdę śliczne. Jestem przezakochana w tym koniu. Te plamki w oczkach białe na czarnym tle, ta nóżka taka zgięta jedna i ta chlapiąca woda, ta piana. Ale powiem wam, że ta piana przypomina mi takie dwie ręce. No serio, widzicie to? Takie dziwne to jest. Naprawdę, bawiłam się cudownie.
ale muszę przyznać, że początek bolał. Tak samo jak z diamentami, ale tamten początek był jednak niebolesny, bo tam trzeba było po prostu ogarnąć, jak to się robi, wejść w rutynę. Natomiast tutaj to już było trudniejsze, bo ślęczenie nad tymi barwami, chwilami widać na nagraniu, jak wsadzałam sobie w nos tą kartkę, bo nic nie widziałam. Chwilami naprawdę miałam już dość ślęczenia tymi kwadracikami, więc robiłam po prostu, jak sobie tam czułam, jaka barwa będzie na tym obrazku. Gdyby nie było konia w podglądzie kolorowego, to byłoby trudniej. I te małe też się bardzo przydały, więc tak fajnie to jest zrobione, bo to mamy tak naprawdę pudełko. Wszystko jest w środku ułożone razem, a pudełko to są jednocześnie instrukcje. Bardzo fajnie jest to zrobione. Farba jest bardzo fajna, bardzo wydajna. Super się nią malowało, używam bardzo mało wody. Fajnie kryła, naprawdę bawiłam się mega. Kartonik też jest super, bo nie było problemu, wiecie, z tym, że to się przelewa, że kapie. To jest właśnie problem z kolorowankami, bo wiecie, jak rysujemy, to jeszcze... się za konia, bo to była taka moja pierwsza styczność z farbami, z mieszaniem barw, tutaj też będę je mieszać, też użyję mojej ukochanej palety, już ją kocham, naprawdę. Dałoby się to zrobić bez palety, absolutnie, jakiś karton, kartka, cokolwiek, ale to by było już bardziej upierdliwe, tak? Mam takie fajne wklęsłe, takie odpowiednie miejsca i naprawdę to jest super. Następnym razem zabieram się za koteła, bo mnie wzięła wena na artystyczne rzeczy, bo już dawno nie kolorowałam, nic nie robiłam w tym temacie. Więc pa!